Cześć, tutaj Fałder, witam was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest to taki troszkę specjalny odcinek, bo ani to nie będzie tak naprawdę stricte bitwa tygodnia, ani nie będzie to właściwie pancerna pięść, ale chciałem wam pokazać taką naprawdę dobrą bitwę na Panardzie, bo tak podobno się powinno wymawiać nazwę tego czołgu. Słyszałem też Pan Retard, ale powiedzmy zostawiam przy Panardzie. Argonautka tutaj za sterami tego pojazdu na mapie. Na mapie lotnisko, bardzo takie standardowe losowanie jak na premki 8 tieru, czyli mamy tutaj po prostu dychy, dziewiątki i dychy. Argonautka startuje od razu na środkową część mapy, z tego co widzicie nie używa tutaj tego boosta, teraz go włączyła w tym momencie dopiero, nie wiem czy zapomniała o tym, ale szkoda, że nie można tego tak naprawdę ustawić przed rozpoczęciem bitwy, bo to by się naprawdę przydało, myślę, że to jest feature, który WG powinno wprowadzić. Podjeżdża bardzo, bardzo, bardzo agresywnie tutaj na środkową część mapy, robi takie kółko wokół tego amfiteatru na samym środku mapy i przejeżdża, zaświeciła bardzo dużo czołgów, tutaj bardzo fartownie udało jej się przede wszystkim nie zebrać żadnych obrażeń od czołgu przeciwnika, jedno koło tylko uszkodzone chwilowo, no i dodatkowo udało jej się nie rozbić też zjeżdżając tutaj z tych skał, tutaj troszkę farta było. Ten czołg jest naprawdę bardzo, bardzo szybki, wjeżdża na takie miejsca, na które normalnie żadnym czołgiem nie da się wjechać. Powiedziałem czołg, pojazd, prawda? Muszę się pilnować z tym, żeby nie mylić tego z czołgiem, bo to nie jest czołg technicznie rzecz biorąc. Więc trzeba uważać, żeby po prostu nie wjechać na jakieś miejsca, z których możemy spaść albo na których możemy się rozbić. Bardzo ładnie wykorzystane tutaj to, że czołg, to, że pojazd, znowu to zrobiłem, to, że pojazd jeździ w dwie strony z taką samą prędkością, tak? Czyli tak jak na czołgu musimy się obrócić, żeby pojechać szybciej po prostu do przodu, tak na tym pojeździe zarówno do przodu i do tyłu możemy jechać 80 na godzinę, więc to jest bardzo fajna sprawa. Argonautka krąży sobie tutaj, jak widzicie, widzi, że drużyna przeciwna bardzo mocno puszuje tą południową stronę mapy, wodę. Tutaj nie ma żadnych czołgów sojuszniczych, więc nie ma co liczyć na pomoc. Znowu fartowne trafienie w te koła. Tak jak mówiłem, przy opisie tego czołgu, Jezu, naprawdę to będzie naprawdę trudne, żeby się nauczyć nowej nomenklatury, jeżeli chodzi o te pojazdy. Muszę się na tym troszkę bardziej skupić. To jest właśnie ciekawe, że te pojazdy bardzo dużo łapią na koła za zero. Nie wiem, czy to jest po prostu przypadłość tego konkretnego modelu, czy będzie tak ze wszystkimi, no ale to się okaże pewnie z czasem, jak więcej tych pojazdów zacznie się pojawiać. Znowu trafienie w koła. Naprawdę dużo farta w tym momencie ma Argonautka, że jeszcze nie straciła za tak dużo HP-ków. No teraz troszkę mniej szczęścia, akurat 13,90 wyjechało, ale ma na tyle mało HP, że udaje się go odstrzelić i mamy sprawę z głowy. 900 obrażeń, 1800 spota, jeszcze Pershing tam widzicie wyświecony. Sama sobie go zaświeciła, o dziwo, nawet na tym bardzo małym zasięgu widzenia. Myślę, że tutaj ma znaczenie to, że po prostu ta mapa nie jest jakoś szczególnie wielka i te odległości pomiędzy czołgami nie są po prostu duże, więc nawet te 310 metrów, które jest naprawdę bardzo, bardzo małym zasięgiem widzenia, wystarcza w tym przypadku, żeby sobie samemu pospotować. No i to jest jeden z problemów, to co przed chwilką widzieliście, czyli manewrowanie tym pojazdem w takich ciasnych miejscach. Jeżeli on się rozpędzi, no to rzeczywiście potrafi utrzymać tą prędkość przy manewrowaniu, robieniu skrętów i tak dalej. Natomiast jeżeli stracicie tą prędkość albo stoicie w miejscu, to obrócenie tego pojazdu naprawdę długo zajmuje. Takie wycofywanie na 3 tutaj trzeba zastosować jak w samochodzie zwyczajnie. No i to powoduje, że tracimy trochę tego czasu, więc trzeba tak naprawdę, trochę bym to porównał do World of Warships. Jeżeli graliście w World of Warships, to tam też zawrócić okrętem nie jest tak bardzo łatwo, natomiast trzeba z góry planować, gdzie będzie się chciało popłynąć i wiedzieć, jak to zrobić po prostu, żeby nie tracić czasu na jakieś głupie, dziwne manewry. Tutaj Udes wyjeżdża teraz na Argonautkę, zostaje ładnie podpalony, bardzo, bardzo fartownie znowu, ale na szczęście udaje się go zniszczyć. Skorpion G w międzyczasie przyjechał je tutaj pomóc na południowym krańcu mapy przy kapie. Oho, na dobicie, więc myślę, że tutaj nie powinno być problemu. Tak jest, został skasowany i tutaj ten atak drużyny czerwonej na południowej krawędzi mapy został odparty. No i teraz Argonautka postanawia sobie zaatakować troszkę bardziej. Cały czas jest w tym trybie bardziej, który pozwala lepiej manewrować, ale nie pozwala rozpędzić się do 80 na godzinę. Podjeżdża sobie tutaj na środkową część mapy, na górkę i będzie próbowała pewnie wyspotować jakieś czołgi przeciwnika. Widzi, że Barczar gdzieś tam jest schowany za
za tym zniesieniem na środku mapy, no i będzie próbowała go zaatakować. To jest bardzo, bardzo ryzykowne według mnie. Rozumiem, że zorientowała się w jakiś sposób, że ten czołg jest na przeładowaniu być może i dlatego postanowiła go zaatakować, bo dwie pestki po 175 obrażeń to nie jest za dużo i raczej nie pozwoli jej to skończyć, chyba że właśnie tak jak teraz podpali ten czołg, on nie będzie miał gaśnicy i jedyne co w tym momencie będzie mógł zrobić, to po prostu napić się swojej gorącej kawy, która została jeszcze bardziej podgrzana przez płomienie wydobywające się z jego silnika. Mamy sprawę załatwioną, no i teraz to, co tygryski lubią najbardziej i to, co pan Ardy lubią najbardziej, czyli właśnie jeżdżenie po Arty. Mamy tutaj tygrysa Pen, niestety słabe trafienie, to jest dość dziwne. Nie wiem, dlaczego nie użyła w tym momencie tak naprawdę swojego auto-aima. Myślę, że też powinna przechodzić tryb jazdy na ten szybszy, no ale nie oceniajmy, znowu nietrafiony strzał. Artyleria teraz bardzo mocno jej oddaje. Cztery koła uszkodzone, zobaczcie. To powoduje, że ten czołg praktycznie nie jeździ. Nie jest unieruchomiony, tak jak mówiłem przy opisie tego pojazdu. Nie czołg, pojazd. Nie jest unieruchomiony, ale powoduje to, że praktycznie się nie porusza, więc tak jakby prawie stał w miejscu. Teraz T92 wyjeżdża. Tutaj sobie Argonautka spokojnie przeładuje, powinna go zniszczyć, chociaż tak naprawdę już prawie się obrócił tym wielkim swoim działem, żeby jej wypalić prosto w potylicy i wysłać do garażu, no, ale tak się nie stało. 4000 prawie nastrzelane, oczywiście było trochę farta w tej bitwie, ale myślę, że i tak jest to całkiem niezły pokaz tego, co ten pojazd może zrobić. Tak jak mówię, takie bitwy nie zdarzają się na nim zbyt często, natomiast jeżeli macie troszkę szczęścia, to oczywiście na każdym pojeździe, nawet na tym, można zrobić fajną bitwę. Mieliśmy dwie podpały, mieliśmy w tym trochę farta, bo inaczej by to trochę wyglądało. Bardzo dużo zebrała tak naprawdę na te koła i to jest ciekawostka. Muszę się na tym skupić troszkę bardziej, bo wydaje mi się, że to może być też atut nad czołgami właśnie lekkimi. Czołgi lekkie raczej by zebrały te wszystkie obrażenia. Być może coś tam by weszło za zero, no ale na pewno przede wszystkim przy każdym trafieniu w gąsienicy zostałyby unieruchomione, tak? Natomiast tutaj Argonautka pokazała, że ten czołg nie da się go unieruchomić tak naprawdę na stałe. Nawet jeżeli to jedno koło będzie mieli uszkodzone, to wiadomo, że będziemy się poruszali tylko po prostu troszkę wolniej. Niestety otarła się na koniec o obiekt na 277, zdecydowanie cięższy czołg i została w ten sposób zniszczona. 4500 obrażeń, 2000 spota, bardzo fajna bitwa, myślę, zwłaszcza na tej mapie, bo uważam, że ta mapa jest dość mocno tunelowa i nie jest sprzyjająca graniu czołgami lekkimi albo właśnie takimi pojazdami kołowymi. Generalnie lekko opancerzonym sprzętem, takim dość szybkim. Nie ma tutaj za dużo dróg do przeskoczenia, ale Argonautce udało się to jakoś wykorzystać. Chyba dlatego, że tak naprawdę drużyna czerwona bardzo mocno przycisnęła i sama do niej przyjechała. Gdyby tutaj ustabilizowała się taka, powiedzmy, umowna linia frontu na środku, no to nie byłoby jej tak łatwo tego zrobić, bo musiałaby się dużo, dużo bardziej wystawiać na ostrzał przeciwnika, żeby cokolwiek zrobić. Tak czy inaczej, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. W tej bitwie pozwolił, do tego jeszcze troszkę RNG przypisało, dopisało swoje dwie podpały na korzyść Argonautki i bardzo, bardzo fajna bitwa. Ten film przy okazji robię dlatego, że dostałem jako community contributor kody, które mogę wam rozdać. Są to kody zaproszeniowe, znaczy kody na wypożyczenie bardziej. Kody na wypożyczenie tego pan Arda, tego pojazdu kołowego. Mam tych kodów troszkę i chciałem je przez to w różny sposób dystrybuować, tak? Kilka podarowałem swoim znajomym, wiadomo. Kilka wylosowałem pośród klanowiczów z mojego klanu OBO, czyli Ostatni Bastion Oszołomów, no i również wam na YouTubie chcę coś rozdać, więc jeżeli napiszecie komentarz pod tym filmem, to z tych komentarzy po prostu wybiorę sobie trzy osoby i spróbujemy tym trzem osobom, to czyli spróbujemy i dam tym trzem osobom po prostu zwyczajnie kod, który pozwoli im sobie zagrać tym czołgiem przez 7 dni i samemu ocenić zwyczajnie, więc jeżeli chcecie takim czołgiem pograć, to zachęcam do komentowania. Możecie coś napisać na temat, tak naprawdę na temat tej bitwy, czy tego czołgu, co na jego temat uważacie. Generalnie zachęcam was do dyskusji. To nie musi być komentarz, po prostu chcę kod, tylko napiszcie coś ciekawego, bo po prostu zwyczajnie lubię z wami rozmawiać i dyskutować. Sporo rzeczy się od was też dowiaduję czasem, albo czasem mi pokazujecie jakieś błędy, które popełniłem, co też jest ciekawe, bo pozwala się rozwijać zwyczajnie. Dobra, nie przedłużając. Jeżeli chcecie zgadnąć kod, to napiszcie komentarz, a ja żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!